Siemano, z tej strony Nastir. Witam was dzisiaj w pierwszym odcinku z Valoranta na tym kanale. I słuchajcie, dzisiaj taki krótki materiał o tym, czy moim zdaniem warto zainwestować w skiny w okresie bety przed wypuszczeniem oficjalnej wersji gry. Zapraszam was do oglądania. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest fakt, że latem wyjdzie już pierwsza oficjalna wersja gry, dostępna dla wszystkich. A co za tym idzie, wszystko co kupiliśmy w okresie bety zostanie zresetowane. Natomiast Riot nie tylko zwróci nam punkty, ale także do naszego konta zostanie dodane dodatkowo 20% więcej wartości tego co kupiliśmy. Jest to już informacja potwierdzona przez Valorant Polska. Tutaj umieszczę wam gdzieś jeszcze screena z grupki, żebyście wiedzieli, że wszystko jest wiarygodne. Następną sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że gra cieszy się teraz sporą popularnością, a po oficjalnym starcie przyjdzie na pewno jeszcze o wiele więcej graczy. Z tego względu też wydaje mi się, że ceny tych skinów mogą lekko wzrosnąć jakiś tydzień lub dwa tygodnie po premierze. Niestety, ale w Valorant prawdopodobnie nie doczekamy się rynku, w którym gracze mogliby wystawiać swoje skiny i ustalać ceny, co w CS-ie było naprawdę sporym urozmaiceniem. A także co za tym idzie, raczej także nie zobaczymy handlu między graczami. Skiny będą dostępne do kupienia jedynie w sklepie, który mam wrażenie, że jest trochę odwzorowany do tego dziennego sklepu z Fortnite'a. Także ogólnie moim skromnym zdaniem uważam, że skiny w okresie beta testów powinni kupić głównie ci, którym gra się oczywiście podoba i tym, którzy są przekonani, że zostaną przy tej gierce na długo. Natomiast traderzy niestety przynajmniej na razie raczej na tej gierce się nie wzbogacą. Także co, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli materiał się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dajcie znać, co wy myślicie o gierce Valorant. Ogólnie jakie macie odczucia, bo mi na przykład gierka bardzo przypadła do gustu i raczej długo przy niej pozostanę. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, yo!